z węgla na gaz. Śmiało można stwierdzić, że ogrzewanie gazowe to wciąż podstawowy wybór źródła ciepła wszędzie tam, gdzie istnieje sieć gazowa. Zapraszam Was na spotkanie z instalatorami, specjalistami od modernizacji z węgla na gaz, a także ich klientami. Jak to zostało zrobione, na co uważać, sprawdźmy. Zobaczcie, tak wyglądał stary atmosferyczny kocioł. Dosyć paliwożerny, z otwartą komorą, stare stalowe rury i oczywiście brak automatyki sterującej. Zobaczcie teraz, jak może wyglądać nowoczesna kotłownia z nowoczesną automatyką energooszczędną i energooszczędnym kotłem. Jak wygląda nowoczesna kotłownia? W pierwszym etapie mieliśmy tutaj kocioł na ekogroszek. Został wymieniony na kocioł gazowy kondensacyjny, co przełożyło się w znacznym stopniu na wygodę użytkowania. Mamy 3 strefy grzewcze. Układ ten działa w taki sposób, że kocioł kondensacyjny przekazuje nam ciepło do sprzęgła hydraulicznego, ze sprzęgła do rozdzielacza, a z rozdzielacza pobieramy sobie osobno 3 grupami pompowymi do 3 różnych sekcji. Możemy podnieść temperaturę jednej sekcji, nie wpływając na pozostałe. Czyli jeśli w jednej strefie, na przykład na ogrzewaniu podłogowym, chcielibyśmy cieplej, nie będzie miało to w żadnym stopniu wpływu na pozostałe 2 strefy grzewcze. One nadal będą pracowały na tym samym parametrze. To daje naprawdę duży komfort i bardzo duże oszczędności. W tym budynku została również zainstalowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 8 kW. Jest ona wykorzystywana w celach chłodzenia budynku klimatyzacją. Kocioł gazowy w domu jednorodzinnym. No to tak, 4 tony węgla, przynajmniej 2 kubiki do 3 drzewa. To tak była granica 7-8 tysięcy. Słysząc o tym programie Kawka, zdecydowałam, że też sobie takie coś zafunduję, żeby ulżyć swoim rękom, kręgosłupowi. Cała inwestycja to w sumie mnie z mojego prywatnego portfela kosztowała mnie 20 tysięcy. A inwestycja ogólnie z dotacją Kawka to wynosiła 30 tysięcy. Kiedyś jak piętro niżej ktoś pobierał ciepłą wodę, to już piętro wyżej ona nie dochodziła, a teraz nie ma różnicy. Na każdej kondygnacji, jak są 3 kondygnacje, na każdej kondygnacji, gdzie kto odkręci, tam ma ciepłą wodę. Ja sobie mogę na przykład nastawić, jak wychodzę z domu, żeby mi się nie włączało do 20 stopni, bo nie potrzebuję, to sobie mogę zmniejszyć nawet do 0. Tu był luty, to w lutym tylko było 1028, tu 922, tu już 617, tu już 459. Kocioł gazowy i wspomaganie fotowoltaiką. Kupowałem 3,5-4 tony ekogroszku. Około 1000 zł szło dodatkowo na samo ogrzanie wody. Bojąc się o to, że gaz będzie kosztowny i zwalał z nóg, to naprawdę bez pracy ta sama cena, bez kurzawy, pomieszczenie dodatkowe. Tutaj moja pracownia pszczelarska, gdzie zostało to wszystko wyremontowane, wyodnowione. Bardzo dobrze ogrzewanie podłogowe tutaj przy gazie dobrze funkcjonuje. Firma, która wszystko to robiła, zasugerowała, jeśli masz fotowoltaikę, to skorzystaj z tego. Zasobnik z grzałką dodatkową, tą woda ci będzie grzała, nie używając gazu. Grzałka tutaj jest 1,5 kW. Państwo wyszło też naprzeciw, prawie że o połowę można po prostu sobie to zrefundować. Trzeba z tego korzystać. Teraz, jakbym miał policzyć cenę gazu, która oczywiście też wzrosła, ale przy cenie węgla, to tak jakbym trafił w samą dziesiątkę na strzelnicy sportowej. Zarządzanie ogrzewaniem przez aplikację. Mieszkamy w tym domu już 28 lat i trzeba było pomyśleć o zmianie pieca, systemu grzewczego. Obecny piec grzewczy do centralnego ogrzewania jest całkowicie elektroniczne, ma sterowanie. Mam 2 systemy grzewcze. To jest system grzania podłogi, a to jest tradycyjny kaloryfery. Mam aplikację w smartfonie, mogę nim sterować gdziekolwiek jestem na świecie niemalże, bo przez internet. Ustawiam sobie temperaturę, jaką chcę mieć w pomieszczeniu i taka jest. Mogę ustawić na urlop, na wyjazd z domu, bo tam różne mam opcje w tej aplikacji. No jestem bardzo zadowolony z tego systemu. No i jeszcze do tego są oszczędności. Kocioł gazowy w starej kamienicy. Spalałem, proszę Państwa, około 2,5 tony. Zrobiła się wspólnota.
i każdy zmienił piec na gazowy. A z gazem nie ma kurzu, nie ma sprzątania, nie trzeba załatwiać dowozu, niczego. I jest to bardzo elegancko. W momencie, w którym pan Waldemar zaczął zastanawiać się nad źródłem ciepła, nowym źródłem ciepła, przekonaliśmy go do rozwiązania gazowego, ponieważ pan Waldemar miał gaz wyłącznie do kuchenki. Wykonaliśmy projekt tej instalacji nowej, uzyskaliśmy na to pozwolenie, no i wykonaliśmy mu nową instalację i zamontowaliśmy kocioł gazowy. Prace instalacyjne doświadczony monter z pomocnikiem przeprowadził w 4 dni. Gdyby te prace polegały również na wymianie całej instalacji, to wtedy ta praca, tak jak tutaj w mieszkaniu 75 metrów, te prace trwałyby około 2 tygodni. W przyszłym roku będziemy wymieniać grzejniki, będziemy je powiększać. Będziemy montowali również zawory i głowice termostatyczne, które umożliwią regulację temperatury w każdym pokoju. No da to ewidentny dodatkowy jeszcze efekt ekonomiczny, ponieważ im większy grzejnik, tym niższa temperatura grzania, im niższa temperatura grzania, tym więcej kondensacji, im więcej kondensacji, tym mniej zużytego gazu. W przypadku kotłów kondensacyjnych, kotłów, które są na polskim rynku sprzedawane od wielu, wielu lat, gwarancja jest 2-letnia, pod warunkiem, że przeprowadzimy serwis gwarancyjny po roku, płatny, a potem i tak jest zalecany coroczny przegląd, który spowoduje, że kocioł nie będzie tracił na swojej sprawności. Dobre wyczyszczenie kotła, dobre ustawienie go i wyregulowanie najczęściej poprawia jego sprawność o 10%. Najbardziej szkoda, że tak późno. Jedyny błąd, jaki popełniłem, zakładając ogrzewanie gazowe w mieszkaniu, to, że za późno się zdecydowałem. Modernizacja takowego mieszkania jest w zasadzie bezkonfliktowa, bezproblematyczna. Piece kaflowe na paliwa stałe, jak to było w tym przypadku, są rozbierane kafelek po kafelku, wynoszone, nie ma żadnego brudu, nic się nie sypie, a samo wykonanie instalacji grzewczej, myślę, że nie ma tu bałaganu w takim mieszkaniu. Jedyną rzeczą, którą słychać i widać i czasami coś się zakurzy, to są przewierty przez ścianę. Nie zapomnę tego pierwszego dnia, jak to się wszystko puściło i było fajnie. Nie trzeba nosić było pału. Mieszkanie ma gabaryt 101 metrów, prawda? Teraz ciepło jest wszędzie, można powiedzieć. I nie pali się tak, powiedzmy, no cały czas, bo nie ma po co, tylko jest sterownik nastawiony, który włącza i wyłącza, co powoduje, że jest przyjemnie w domu. Z wypłaty, z tego wszystkiego, tam odkładamy 500 zł co miesiąc i w zupełności wystarczy. Gdy sieci gazowej nie ma. A co jeśli gazu w waszej ulicy nie ma? Wciąż możecie przejść na gaz. Gaz płynny z przydomowego zbiornika. Dom ma w granicach 140 metrów. Średnie zużycie węgla 3,5 tony. To był ekogroszek 2. Obecna cena jest 4800 i jest nie do zdobycia. No plus brud i kurz. Dyskutując z żoną na temat sposobu ogrzewania, zmiany ogrzewania, zdecydowaliśmy się na gaz z butli. I w związku z tym skontaktowaliśmy się z firmą, która jedyna podeszła poważnie, odpowiadając na nasze zapytanie. Po mojej stronie leżało tylko przygotowanie miejsca pod butle, wykonanie wykopu na instalację, a jeszcze montaż płyty gazowej, płyty pod zbiornik, zbiornika i powieszenie kotła i położenie instalacji wewnątrz wykonała firma. Zaopatrywaniem w paliwo nie ma kłopotu, ponieważ mam podpisaną umowę, jedną z wariantów umowy. Płacę tylko miesięczną fakturę za zużyte, de facto zużyte paliwo. Z zaopatrzeniem w paliwo monitoruję to, mogę to robić osobiście z panelu klienta, aczkolwiek to monitoruje firma, powiadamia, że na przykład już ma pan 25% w zbiorniku i kiedy możemy przyjechać dopełnić zbiornik. Licząc zeszły rok, rachunki wahały się w granicach 300 zł za miesiąc grzewczy, a obecnie latem ciepła woda użytkowa, która jest cały czas rachunek 50-60 zł. Obecnie gaz chyba jest jedną z najtańszych form ogrzewania mieszkania. Trzy porady instalatorów. Stary 24-kilowatowy kocioł atmosferyczny zastąpiliśmy w tej instalacji kondensacyjnym kotłem o mocy 15 kW. Nie ma sensu przewymiarowywać tych urządzeń z racji tego, że będą mniej energooszczędne. Musimy budynkowi dostarczać tylko tyle energii, ile jest mu potrzebne. Jeżeli mieszkanie jest do totalnego remontu, to wtedy jakby bez żadnego problemu można kłuć ściany, prowadzić to w bruzdach instalacyjnych,
A jeżeli już jest mieszkanie zamieszkałe i lokatorzy nie życzą sobie, takową instalację prowadzi się po ścianach. Są to cienkie rurki, nie dewastujemy, nie niszczymy mieszkania. Bardzo często, i to powszechny błąd jest, bym powiedział, montuje się urządzenia, o których nic nie wiemy. To nie jest telewizor, urządzenie grzewcze. To nie jest telewizor, który można zgasić i nie oglądać. To musi cały czas pracować. Problem zaczyna się wtedy, kiedy trzeba dokonać banalnej, prostej naprawy, gwarancyjnej lub pogwarancyjnej. Okazuje się, że nie ma nam kto jej zrobić, albo jeżeli jest kto, jest chętny do zrobienia, mówi, nie mam części. My ze swej strony polecamy mocno urządzenia, które mają rozpowszechniony serwis, dostęp do części, producentów i marki, które są sprawdzone na danym terenie. Zdaniem eksperta. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest przechodzeniu z węgla na gaz. Dlaczego na gaz? Gaz jest przecież w końcu paliwem kopalnym. Ale pamiętajmy, że nie na darmo gaz jest nazywany błękitnym paliwem, ponieważ nie emituje żadnych cząstek stałych, montuje się tylko kotły kondensacyjne, które też mają bardzo ograniczoną emisję tlenków azotu i tlenków siarki. I tak naprawdę jest to najprostszy sposób przy istniejących instalacjach, istniejących budynkach skasowania smogu. Mniej więcej od roku o kotle gazowym w naszych mediach można mówić tylko źle. Zaczęło się wszystko od drastycznych podwyżek cen gazu jesienią zeszłego roku, kiedy już było wiadomo, że napad Rosji na Ukrainę to już będzie faktem. Zaczęły być bardzo rozgłaszane obawy o to, czy będzie gaz. Do tego jeszcze doszły informacje, jakoby Unia Europejska chciała nam od 2027 roku zakazać kotłów gazowych. Jest to fake news, który funkcjonuje w społeczeństwie, co też spowodowało to, że na początku roku ludzie zaczęli się zastanawiać, czy wymienić śmieciucha na kocioł gazowy, czy zostać przy śmieciuchu. Wybrali to drugie, bardzo często. Jeżeli mówię o zakazach kotłów gazowych, to w projekcie Repower EU, który powstał właśnie po agresji Rosji na Ukrainę, żeby się uniezależnić od rosyjskiego gazu, jest w projekcie propozycja zakazu instalacji samodzielnych kotłów gazowych. To znaczy, że kotły gazowe będą mogły według tego projektu występować jako element instalacji hybrydowych. Koło ratunkowe na przykład dla pomp ciepła, gdzie w istniejącym budynku może się okazać niewydolna ze względu na zapotrzebowanie budynku na ciepło przy bardziej ekstremalnych warunkach temperaturowych. Wówczas włącza się urządzenie szczytowe, którym właśnie jest kocioł gazowy. To może być kocioł gazowy razem z kolektorami słonecznymi, z buforem ciepła. Mówi się w tej chwili odejście od gazu, że powinno nastąpić około 2040 roku. Gaz w dalszym ciągu pozostaje tym bezpiecznym paliwem. Tym bardziej, że już w tej chwili się pracuje nad sposobami zastąpienia gazu ziemnego tak zwanymi zielonymi gazami, czyli biogazem, metanem syntetycznym, mieszaninami wodoru czy czystym wodorem. Bank Ochrony Środowiska. Myśląc o wymianie źródła ciepła w przypadku możliwości podłączenia się na przykład do sieci gazowej, możemy zainstalować nowoczesne kotły gazowe, które charakteryzują się wysoką efektywnością oraz niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Efektywnym modelem jest zastosowanie gazowego kotła kondensacyjnego. Mamy tutaj świadomość, że kocioł gazowy jest źródłem emisyjnym, ale emisja do środowiska jest znacznie mniejsza niż w przypadku kotłów na paliwo stałe. Bank Ochrony Środowiska posiada ofertę finansowania, która uzupełnia programy pomocowe oferowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Posiadane produkty pozwalają na sfinansowanie do 100% nakładów inwestycyjnych. Ważne jest również to, że nasze produkty mają długi okres finansowania, który wynosi 120 miesięcy. Każdy klient myślący o przeprowadzeniu modernizacji w swoim budynku może uzyskać w Banku Ochrony Środowiska porady, jakie działania będą najbardziej efektywne w jego przypadku, zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Mam nadzieję, że przekonałem Was do klasycznej modernizacji z węgla na gaz. Warto zadbać również o automatykę do regulowania temperatury w domu. Dziś to dobry standard. A w kolejnym odcinku energia odnawialna jako źródło ciepła w domu. Sprawdzimy, czy to się opłaca.